Zakończyliśmy 26. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A w Koronowie działo się? Działo się. Samo południe rozpoczęliśmy rajdem rowerowym pod hasłem Policz się z cukrzycą. Potem zaprosiliśmy Was do hali sportowej przy ulicy Wąskotorowej, gdzie na dobry początek z dzieciakami wyruszył w tany klaun Bobek, były też skaczące pomarańczki. Od 14 składy taneczne się zaprezentowały, czyli Jumpstyle Team oraz Freshy z Koronowa, a później hip-hopowe składy z Koronowa i okolic. Pozdrowienia dla słuchaczy, których spotkam na koncercie. Daj mi beat, a popłynę z nim. Fani zajarani tym, w końcu mi się galopi. One znowu chcą się bić, kiedy widzą jak tu gramy. Ona chciała znak mój pin, zobacz to jak wygrywamy dziś. Po 15 na scenie zaprezentowali się soliści z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury z Koronowa. Wszystko jeszcze wynagrodzę. Bo ja skoczę z tobą na najgłębszą wodę. A po 17 Misty punk rockowy zespół z Bydgoszczy, który pozamiatał na scenie. Jak pozamiatali, to na scenę weszła koronowska kapela Ten Guru. Pozdrawiam moich kolegów z liceum. Na zakończenie nie zabrakło tradycyjnego światełka do nieba. Przez cały czas trwały zabawy w licytację, trwała zabawa z losem. Mieliśmy mnóstwo pysznego jedzenia od kół gospodyń wiejskich i zaprzyjaźnionych restauracji. Myślę, że każdy bawił się równie dobrze jak my. A tak w ogóle to ile uzbieraliśmy? Coś tam było. 43 966 zł i 99 groszy. To jest kwota deklarowana na dzień finału, czyli wszystko to, co było w puszkach, ale już dzisiaj wiemy, spokojnie, ta kwota będzie zdecydowanie wyższa, gdyż do tego dolicza się jeszcze wpłaty indywidualne na konto i każdy z Was cały czas do 26 stycznia może wesprzeć nasz sztab oraz 26 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wystarczy, że przelejecie pieniądze na konto fundacji, a do nas dostarczycie potwierdzenie tego przelewu. Gramy i pomagamy. Siema! Bądźcie z nami! W miniony wtorek w Centrum Kultury Synagoga odbyła się audycja muzyczna pod tytułem Karnawałowe Obroty. W rytmie samby, tanga i salsy grupy szkolne odwiedziły Brazylię, Argentynę oraz taneczną Kubę. Całość przygotowali muzycy z Filharmonii Pomorskiej. Muzyczne spotkanie z operetką, z musicalem, Abbą, Anną Jantar, Anną Marią Jopek, Ryszardem Rynkowskim czeka na Państwa podczas koncertu noworocznego, na który zapraszamy bardzo serdecznie w najbliższą sobotę 20 stycznia o godzinie 17 do Centrum Kultury Synagoga. Zapraszamy. Drodzy Państwo, Centrum Kultury Synagoga zaprasza w sobotę 27 stycznia na pierwsze w tym roku zajęcia Koronowskiego Klubu Młodego Naukowca. Więcej informacji na plakacie. W ubiegły piątek obchodziliśmy 30-lecie klubu seniora Grabina. Wieczór uświetnił Andrea Latari, śpiewając włoskie szlagiery. Gościnnie wystąpiła misjonarka świecka z Karagandy w Kazachstanie, Katarzyna Hemsy, która śpiewała piosenki Anny German. Do tańca porwał seniorów DJ i wodzirej Maciej Uchal. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w zorganizowaniu naszego jubileuszu.
Jesteśmy kółkiem szachowym, które odbywa się w każdy poniedziałek o godzinie 17 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Zapraszamy wszystkie dzieci oraz na turniej, który odbędzie się 27 stycznia w ratuszu o godzinie 9. Więcej informacji w internecie. Zapraszamy dzieci i dorosłych. Serdecznie zapraszam na wernisaż prac pana Stanisława Wieczorkiewicza pod tytułem Warto mieć pasję, warto się rozwijać, który odbędzie się w czwartek, 1 lutego o godzinie 18 w Centrum Kultury Synagoga w Koronowie. Wystawa potrwa do 15 lutego. Do zobaczenia. Jeśli nie macie planu, jak spędzić walentynki wraz z ukochaną osobą, to zapraszamy was do synagogi na godzinę 19-14 lutego, gdzie odbędzie się koncert zespołu Skodrix wraz z Kami. Chodzą słuchy, że Luis Fonsi w noc sylwestrową swój największy hit Despacito zaśpiewał z playbacku. My gwarantujemy wam, że chłopaki z czwartej fali swoją wersję tego utworu pod tytułem Wieś Katiko zaśpiewają na żywo. Już 25 lutego o godzinie 18 wystąpią w Centrum Kultury Synagoga w Koronowie. Bilety są już dostępne w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Biurze Centrum Kultury Synagoga oraz w internecie na stronie biletyna.pl. Zapraszamy serdecznie.